Cześć, Aleksandra Florczak dla portalu RealNews.pl. Nazwisko pomyliła, ręka ci się trzęsie, ciotka. Tak, dokładnie, właśnie tak to wygląda przy pan Robert Murański? Tak, jak to... no, wiesz, no ja w latach 80. urodzony, nie? Siedziałem 10 lat, dużo tego było, no. Mów jak chcesz do mnie. Dobrze, no to Jacek, powiedz, coś chciałeś, jakąś anegdotę tutaj przytoczyć. Chciałem opowiedzieć anegdotę o tym, bo pytałem Czarka, Czarek, co robisz, jak widzisz ludzi, o których nagrywaliśmy film jakiś prześmiewczy i widzisz ich na żywo? I właśnie dzisiaj Mateusz z Fit Lovers do mnie podbił i mówił, a co chodziło z tym filmem, bo nagraliśmy film, gdzie się śmialiśmy z jego salta na kręgosłup. Mhm. I ja potem na fejmie się śmiałem z jego salta na kręgosłup i w sumie teraz to znowu mówię, ale Mateusz, już się pogodziliśmy, w sensie my w jednym klubie trenujemy. No i miałem coś takiego, że Mateusz mi tak podał rękę, daj, i coś takiego zrobił. Wiesz coś, taki power move, nie? Zaczął ciągnąć moją rękę i ściskać mocno. I patrzysz mi w oczy. Okej. Patrzyłaś kiedyś komuś w oczy tak długo? No, to jest creepy, nie? Ale patrzyłam chyba. Ale to jest takie zaznaczenie czegoś takiego, że wiesz... Donald Trump tak się wita, że od razu ściąga rękę, wiesz co chodzi? Tak, żeby cię wytrącić z równowagi. Dominacja genetyczna, dokładnie tak. Genetyczna też może być, ale nawet takie chwyty są psychologicznie napisane. To wiesz, prawda, ty studiujesz psychologię. Tak, ale patrz. A tak wygląda właśnie. Dlaczego? Wygląda jak studentka psychologii, zamyślona wiecznie gdzieś tak buja w obłokach. Jedyne prawdziwe w twoim życiu to są newsy na realnews.pl. Dokładnie. Rozgryzłeś mnie. Ja cię nie gryzłem, ale mogę cię ugryźć, tylko żeby nie było dyskwalifikacji. Proszę nie. Ale słuchaj, nie chciałam ci pokazać jeszcze, może widzowie też się nauczycie, jak tak z góry się podaj rękę, to dajesz dominację, nie? Tak zrobił Mati. A jak tak, no to, że jakby uległość tutaj, nie? Dobra, skończmy już. Czyli tą uległość pokazałeś? Nie, po prostu to ten. Dobrze. Moja dziewczyna mocno bije, dawaj. Dobra. Po tej konferencji dzisiaj czujesz teraz? Nie widziałem tej najostrzejszej części, szkoda, że to nie była moja. Jak to nie widziałeś? Nie było cię? Nie, wiesz co, byłem pijany wtedy, leżałem. Kiedy? Jak to szybko się stało? Bo teraz się po mojej części się upiłem, zezgonowałem i teraz wstałem znowu. No to szybka regeneracja, ty naprawdę te geny masz dobre po tym wuju Władku, tak? Jestem dobrym gościem po prostu, no. No a w skrócie, widziałeś, co się, znaczy ktoś ci powiedział mniej więcej? Tak, słyszałem słowo pedofil, gwałciciel i pobity ojciec i stwierdziłem, że kurwa, czy ja na pewno dobrze wybrałem. I zacząłem się poważnie zastanawiać, bo ja na przykład kiedyś miałem firmę, miałem ludzi i miałem ten i teraz słyszę takie rzeczy i że to jest zajebiste i mam takie, kurwa. Jeszcze tam było confident. Confident, okej. To akurat już było kilka razy. Ja nie jestem confidentem, jakby co, nie. Wiesz co chodzi. Ja mam na tańcule tyle haków. Na tańcule? Tak, ale pozwę Japczana, wiesz. Że po prostu współpracuje tajnie z tańculą. Z tańculą, że pali pety, po prostu pozwę go za całokształt. Gola i partnerzy, moja kancelera się będzie do ciebie odzywać, Japczan. O i musisz uważać, Japczan, naprawdę, bo tutaj... Będziesz do końca życia będziesz mnie sponsorował, no. Także ja ci teraz dobrze życzę, żebyś dobrze zarabiał. A czy wy będziecie w tej formule tak zwanej klatki rzymskiej walczyć? Tak, same łokcie, same gryzienie proponuję. Okej. A kolana? Nie bolą, ale też dlatego, że mam nieogolone, nie? A, okej. No a głowa jest ogolona, to też jakiś... Właśnie skąd to się wzięło? W dużej głowie mały, wiesz, mały ruch, nie? Wiesz, jak to się przysłowie mówi, nie? Nie. W zdrowym ciele zdrowy duch, w małej głowie duży ruch. No nie słyszałeś tego? Teraz słyszę, pierwszy raz. Ty tego niby jest taka jesteś studentka oczytana, a połowy rzeczy to ty nie wiesz, nawet więcej. No. A kto jest taki mądry, że wszystko wiedzieć? No ja się przyznaję, że nie wiem wszystkiego. Ale Robert, dobra, już tak na poważnie, bo widziałam twoją rozmowę, która była właśnie w takim tonie poważnym, spokojnym, przeprowadzona przez Imponderabilia. Byłeś tam na dłuższym podcaście i fajnie się ciebie słuchało z innej strony, czyli masz parę twarzy, nie tylko Jacka Murańskiego i Roberta Pasuta, ale też Roberta Pasuta takiego... Znaczy wiesz co, na przykład teraz gadam trochę jak idiota, nie? Ale ja po prostu uważam, że się dostosowuję do rozmówcy. Żartuję, przepraszam, ale mi ten żart zakiełkował i musiałem go powiedzieć. Nie, luzik, po prostu luzik, Karol umie gadać. Okej. Ty też umiesz gadać, tylko on na ściance. Inny anturaż, ale tak. Jakbyś założyła podcast, nie? Też byś się nauczyła wciągać rozmówcę tak, żeby się czuł komfortowo z tematami, gdzie wychodzi z podcastu i myśli, kurwa, czy ja dużo nie powiedziałem, wiesz co chodzi? Mhm. No. No dobrze, Robert, czy ty się interesujesz polityką? Tak. Jak oceniasz ten jakby potencjalny konflikt, który Rosja zamierza wycelować w Ukrainę i wschodnią tutaj naszą część NATO? Znaczy, wiesz co, dużo zależy od prezydenta Bidena tak naprawdę. I tak naprawdę demokraci, którzy wydają się bardziej pacyfistyczni w komunikacji, raczej częściej są za wywoływaniem konfliktów zbrojnych. Donald Trump na przykład nie wywoływał wojen ani konfliktów. I kiedy dowiedziałem się, że Trump rządzi i te lobby militarne dojdzie do władzy, no bo Trump nie wydaje się zbyt świadomy z tego swoich decyzji, to wydaje mi się, że konflikt zbrojny jest jeszcze bardziej prawdopodobny, mimo że on deklaruje, że tam nie wchodzą, nie? Przepraszam, bo dzwoni do mnie Mateusz. Dobrze, w porządku. Poczekamy. Moja stara. Zapisana jako unboxal. Odbierasz? Później? Nie, Ola, bo z szacunku do rozmówcy na przykład nie wypada, żebym w połowie zdania na przykład, wiesz... Dziękuję. Słuchaj. Nie, to nie było, bo ja chciałam poruszyć dalej ten temat, bo tutaj o Trumpie zacząłeś mówić w teraźniejszości właśnie. Się zdziwiłam do tego, że on już nie jest prezydentem przecież. No tak, ale mówię, no demokraci są bardziej skłonni do konfliktów zbrojnych, zobaczysz. Spora jest szansa, że coś się wydarzy. No dobra, a jak myślisz, czy Łukaszenko się tam wtrąci i także będzie brał udział w tym wszystkim? Nie wiem, wydaje mi się, że Putin jako człowiek potrzebuje adrenaliny. Mi się wydaje, że bardzo długo rządzi przez te zmiany w konstytucji, przez te zamianki z Miedwiediewem, więc wydaje mi się, że to jest gość, który ego top. On potrzebuje adrenaliny i on może chcieć wywołać ten konflikt, po prostu, żeby coś się działo. To jest, wiem, że to na poziomie ludzkim dziwnie brzmi, nie? Ale to jest człowiek, który za dużo rządzi. Nie można tyle, kurwa, u władzy być, no, bo to psuje po prostu. Wiesz, kto jest według Ukraińców najbardziej przyjaznym politykiem, prezydentem z innego kraju? Już zdradziłam to, kurde. Ja pierdolę, ty idź na prowadzącą ten koło fortuny, nie? Jakiego koloru są... Wiesz, Andrzej Duda faktycznie cieszy się uznaniem wśród Ukraińców. Nie wiem, czy wiedziałeś, że tak jest. A nie wiem dlaczego w sumie. Może prowadzimy dobrą politykę komunikacyjną. Być może, a właśnie co sądzisz o tej polityce i tym, że z Wielką Brytanią weszliśmy jakby w sojusz, żeby pomóc Ukrainie w razie W? O tym nie słyszałem, znaczy nie czytałem, ale Wielka Brytania to się chyba już wypięła raz na nas, nie? Historia lubi się powtarzać. Nie tylko ona. Nie tylko ona, to prawda. A czy śledzisz teraz to, co się dzieje na rynku energetycznym? Nie. Nie? Chyba tak. Na rynku energetycznym? Nie, tak serio to nie. No, ceny energii. Ja mieszkam w bloku. No słuchaj, ja też, ale się no interesuję. To ludzie, co mają, wiesz, domy albo zakłady jakieś pracy, czy jakieś fabryki, to bardziej odczują niż jakieś tam mieszkanko, no. Ale przedsiębiorca, a ty nie jesteś przedsiębiorcą? Mam działalność gospodarczą. Jestem bankrutem. Nie, żartuję, nie jestem. No ale wiesz, jakby Nowy Ład, myślę, że też ci się nie spodobał, jak się tam z tym nie zapoznałeś. Kochani, no to trzeba myśleć, czy nie przyjść na przykład na rozliczenie ryczałtowe, no. Które zresztą okazuje się, że pieniądze z ryczałtu idą do budżetu centralnego, a pieniądze z podatku liniowego idą do samorządów. I to był ruch po to, żeby ludzi zmusić do przejścia na ryczałt, żeby mniej kasy miało miasto stołeczne, na przykład Warszawa. Co było, kurwa, całkiem sprytne. To, że się dostało po kieszeni przy okazji. Ała! ZUS, ała! Ała! To po prostu ała. A czy ty ostatnio gdzieś u lekarza na przykład byłeś na jakby, wiesz, Państwowej Służbie Zdrowia, czy to jest tylko prywatnie? Nie, no właśnie nie chodzę w ogóle publicznie. W ogóle? A, w sensie... Publicznie, no. Bo ja... No, ostatnio byłem na rentgenie, bo po treningu miałem żebra. To też prywatnie. A dlaczego? Bo mi czekał na rentgen chyba za 3 tygodnie, a to nie o to chodziło, bo ja musiałem wiedzieć, czy mogę trenować, czy nie. Jaki zadowolony. No i bardzo dobrze. A w ogóle czemu żeś obsrała mój wywiad, żeby z Nitro pogadać? I kazałaś mi czekać, a potem mnie zostawiłaś? Bo Nitro jest po prostu lepszy, tak, jest lepszy, ma większe zasięgi. Wow, ej, wreszcie pierwszy raz jesteś szczera, to tak się nagrało? Mam nadzieję, że tak. To się nagrało. Puśćcie to na lupie. Nie wiem, dla mnie. Fajna Olka. No, ja powiedziała, że jest lepszy, bo ma większe zasięgi, a potem ty jesteś niemiły. No powiedziałeś sobie, niemiły. Tak, zmieniłam płeć. Gratulacje za odwagę. Dzięki. Dzięki, przyznałam się. Podpuścili mnie dzisiaj pytaniem o mandziach. No... Ja chłopa wyrywałem, a ten w sukienkach tańcuje na TikToku. No wow, ja jestem idiotą naprawdę. A skąd u niego ta zmiana? Ty w ogóle orientujesz się w temacie? No orientuję się, ale to są prywatne sprawy, nie chcę mówić. Orientację nie gratuluję mu odwagi. A, okay. To nie jest orientacja, pojmujesz staroświecko bardzo. Nie trzeba zmieniać orientacji, żeby tam, wiesz, kurwa, i teraz ja wchodzę na grząskie wody, żeby na przykład zmienić gender czy coś. Okay, ktoś cię tutaj atakuje bardzo? To moja stara. I mimo, że jest wyciszony telefon, to dalej dzwoni, to jest, no, telefon. Dobrze. Mi się ciężko gada z Olką, wiecie? To było straszne. Dlaczego? Mi się wydaje, że na walce się mniej zmęczę. Dlaczego ci ciężko się gadało? No bo z tobą to taki labirynt mentalny, gdzie są ciągle jakieś, wiesz, blokady po prostu, nie? W sensie wiem, że jakiś temat będzie dla ciebie trudny i muszę skręcić i znowu skręcić. I kończymy na gadka szmatka o jakichś kwiatkach, no. O polityce chciałam porozmawiać z tobą. No tak, ale tutaj masz długopisem na ręce zapisane te rzeczy. Wiem, że tego z głowy nie... Już się starło, bo się spociłaś ze stresu. Tak. I to czuć. W sensie w rozmowie czuć, nie? Dziękuję ci pięknie za to, jak mnie zaorałeś na tym wywiadzie. Bardzo ładny strój w ogóle. Kiedy studniówka? Ej, naprawdę ci się spociła ręka. Tak. Stresu. Jezu Chryste, Olka. Dziękuję ci, Robert, bardzo za rozmowę. Pa, pa.